Witajcie, drodzy widzowie. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z moich ulubionych elementów ekwipunku, czyli o moim scyzoryku. To jest Victorinox Classic. Bardzo lekki scyzoryk Victorinoxa, waży tylko 20-21 gramów. Jest fenomenalny, to jest jeden z bardzo popularnych na długich dystansach scyzoryków. I mój drugi scyzoryk, który zakupiłam 6 lat temu po nieudanym eksperymencie z podobnym scyzorykiem Leathermana, w którym element się wyłamał niedługo po zakupie. A Victorinox jest u mnie właśnie już 6 lat. Miałam go na wszystkich swoich długich i krótkich dystansach. Przeszłam z nim te wszystkie 29 już tysięcy kilometrów i jest on ciągle w doskonałym stanie. Uważam, że jest najlepszym długodystansowym i w ogóle hajkerskim scyzorykiem, nożem na rynku. Więc od razu powiem, że Wam go polecam, a teraz trochę szczegółów. Ten scyzoryk składa się z 5 elementów, jak to zwykle u Victorinoxa bywa, są rozkładane. No jest jeszcze kółeczko na klucz, którego nigdy nie użyłam, ale tak, mamy przede wszystkim nożyk. Nożyk ma 3 cm, jest to takie raczej małe ostrze, ale też no wiadomo, że nie będziemy na szlaku takim scyzorykiem jakiegoś batonowania wykonywać. To jest nożyk służący do otwierania różnych rzeczy. Można nim owszem zastrugać patyk na kiełbasę do ogniska, robiłam to parę razy, nie ma najmniejszego problemu. Przecinanie taśmy na poczcie w paczkach to jest coś bardzo ważnego. Obieranie jakiejś skórki, nie wiem, z ogórka przecinanie awokado, to jest coś, co się często na szlaku robi. Jak najbardziej można nim przekroić pomidora, właśnie Wam pokażę, jak to się robi. Normalnie przykłada się do pomidora, elegancko kroi, nigdy go nie ostrzyłam przez te 6 lat. O, pięknie dookoła, pyk, gotowe. Podobnie można postąpić z bułką, można ją przekroić dookoła, tak jak pokazywałam na jednym z ostatnich filmów na szlaku Zamków Piastowskich, jak można okroić dookoła bułkę i ten ewentualnie nierozkrojony środek po prostu rozerwać. Więc do celów spożywczych zupełnie wystarczy. Jeżeli chodzi o smarowanie jakimiś pasztetami i serami topionymi, to ja zazwyczaj robię to łyżką, bo to jest po prostu wygodne, da się to zrobić nożem, ale no jakby nie robię tego, ale jest to możliwe. Także to jest też taka opcja. No, wycieram sok z pomidora i można schować. Tak wygląda właśnie ten nożyk z bliska. Kolejny element, który mamy tuż obok tego noża, to pilnik. Również jest on niewielkiej długości, a na końcu ma jeszcze śrubokręcik, śrubokręt płaski, całkiem sprawny. Zdarzało mi się tym śrubokrętem dokręcać wiązanie w nartach. Wielokrotnie dokręcałam luzujące się śrubki w kikach trekkingowych, tam gdzie są te bloki, no takie te zapięcia, zapinki do wydłużania i skracania, także to też można tym jak najbardziej zrobić. Jakieś takie drobne czynności, które potrzebujemy akurat wykonać, także tym śrubokręcikiem są jak najbardziej do zrobienia. No i pilnik, owszem, przydaje się, wydaje się, że to taki trochę bezsensowny element, a jednak na szlaku bardzo często się łamie paznokcie, jakieś zadziory się robią. To jest też kwestia tego, że organizm się trochę odwapnia i wtedy prędzej łamią się paznokcie, no i właśnie wtedy robią się jakieś zadziory, można te elegancko wszystko wygładzić. Także pilnik jest jak najbardziej ok. I z drugiej strony mamy nożyczki. Tak wyglądają nożyczki, takie po prostu malutka wersja z zwykłych Victorinoxowych nożyczek z taką blaszką, sprężynką, która nienagannie działa. Zawsze używam ich po prostu do obcinania paznokci. Należy do osób, które nie lubią obcinaczy takich klipsowatych, lubię bardzo nożyczki, także zarówno paznokcie u rąk, jak i nóg śmigam właśnie tymi nożyczkami.
kościami, no i wszystkie różne dziwne czynności typu wycinanie plastra, bo mam plaster w rolce, to przede wszystkim właśnie odcinanie taśmy na paczkę na pocztę, no i po prostu, nie wiem, otwieranie różnych opakowań z jedzeniem, które mamy. Nożyczki uważam za absolutnie niezbędne na szlaku, jestem z nich jak najbardziej zadowolona. No i jeszcze dwie rzeczy, które są w tym scyzoryku, jak we wszystkich Victorinoxach mamy tutaj wykałaczkę, to może najmniej przydatny element, który w tym scyzoryku jest. Nie mówię, że go nigdy nie użyłam, ale no, niezwykle rzadko to robię. Natomiast pensetę, owszem, używam bardzo często. Wiem, że wielu z Was woli takie, jeżeli chodzi o kleszcze, takie kleszczołapki, takie lasso, które się jakby owija wokół kleszcza i tym wyciąga. Natomiast to jest dosyć trudna rzecz w użyciu z takimi malutkimi kleszczami, nimfami, które jeszcze nie miały żywiciela, a zatem nie są niebezpieczne. Płaska penseta tutaj jest o wiele lepsza w użyciu. Bardzo możemy precyzyjnie złapać tego malutkiego kleszcza i go wyjąć bez odrywania głowy, więc on nam niczego nie wstrzyknie, on jeszcze nie jest wygryziony. Można to bezpiecznie zupełnie zrobić i ja tak zawsze robię, staram się nie dopuścić do tego, żeby kleszcz mnie tknął i zaczął się wgryzać. Zbieram je od razu jeszcze zanim zaczną, generalnie jak pełzają, albo tylko zaczepią ten jeden szczękę, to się chyba nazywa, nie wiem, kleszcze to się nazywa. No i tak, właśnie do tego używam pensety. Do wyciągania drzask też używam pensety, ale najczęściej jednak igły. Jak śpię pod wiatami to i chodzę boso, to niestety zdarzyło mi się parę razy właśnie wbić drzazgę, albo w rękę też, gdy dotykam jakiegoś drewna opałowego czy coś, no to wtedy wyciągam to jakby igłą, no i już pod koniec ewentualnie, jeżeli to już wyszło na wierzch, to wtedy penseta, ale to raczej rzadko ma miejsce. Generalnie do tych rzeczy jest to potrzebne. W komplecie do pensety mam też lusterko, które na przykład kiedyś wyjęłam sobie kleszcza z ucha właśnie pensetką i patrząc w to mini lusterko, ale to już jest osobna rzecz. Ten scyzoryk występuje w wielu różnych wersjach kolorystycznych. Klasyczna jest czerwona, a do tego jeszcze występują wersje limitowane w różne wzorki. Co roku pojawiają się nowe warianty i to jest taki sprzed kilku lat, który mi się bardzo podobał. No zawsze to miło mieć jakiś śmieszny wzorek. Tu jest lisek w lesie, bardzo ładny. Możecie mieć klasyczny czerwony i tak dalej, jaki chcecie kolor. Wszystkie są fajne. Dlaczego ja mam wodę na koszulce? Chyba od tego pomidora. No cóż, to się zdarza też permanentnie na szlaku. Hiker nigdy nie jest czysty, nawet we własnym domu. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o ten scyzoryk. Krótka recenzja, jak najbardziej jesteśmy na tak. Jeżeli chodzi o ten nożyk, polecam serdecznie. Agnieszka Zebra-Dziadek. Do zobaczenia w następnym filmie.